pracujemy jako drużyna, w kupie siła. Ale na pewno warto wskazać, że ma tutaj to tło sportowe, współpracował z pływakami, innymi sportowcami i tak jak mówił, na tym najwyższym poziomie za każdym razem po prostu jest podobnie, bo trzeba w tym momencie sprawić, że drużyna jest monolitem, że mówi jednym językiem i nie ma w tym momencie indywidualności, które będą chciały w jakiś sposób, że tak powiem, pójść w inną stronę. I przy tej okazji chciałbym również pozdrowić Dominika, który w tym momencie pod hashtagiem Polsat LEC napisał, że Selfmade jest z Tczewa, także jest to miejscowości koło Malborka, koło Gdańska, ogólnie północna część Polski, także już wiemy w tym momencie. A z Malborka jest również tak ciekawy zawodnik jak Ibo, wcześniej znany jak pod nickiem Icebisto. Wow, taką polską mapę sportowców można by zrobić, ale proszę bardzo, czyżbyśmy mieli mieć w rękach Wandera i Yumi? W sumie nie zbanowana, możesz sobie na frispiku ją wybrać na spokojnie, a przeciwnicy jednak łańcuchy postanowili wokół swoich oponentów troszeczkę owinąć i faktycznie, skoro Yumi, to może jakaś Sivir. Sivir, Ezreal to są wybory, które naturalnie przychodzą nam do głowy, ale Mikołaju, jest również dostępne Zajarakan i pytanie, czy w tym momencie SK Gaming sięgnie po ten duet, bo to by mogła być całkiem ciekawa odpowiedź, ale Yumi jest postacią, na którą bardzo ciężko się gra linię i chciałbym to właśnie zobaczyć, podjęcie tutaj rękawicy, bo jeżeli szukaliśmy jakiejś kontry na tego kota, to była to twarda inicjacja i Rakan może jest taką odpowiedzią, ale też nie do końca, bo możemy tutaj pójść w nieco bardziej agresywne wybory. Na razie jest to Sivir i Nautilus. Właśnie. I to jest agresywny duet na dolnej alei, nie oszukujmy się, będzie was ciągle przepuszowywał. Tylko że, tak, jeżeli masz puszujący bot lane, który ma duży kill potential, to mimo wszystko pojawia się mankament, iż twój support może nie być w stanie w pewnych momentach, w znacznej części laning phase'u, jakkolwiek zagrozić Ezrealowi i Yumi. Jakby chodzi o to, że jeżeli będziecie przepuszczowali ciągle te linie, a to nie jest specjalnie trudne, jak grać Sivir, no to jednak po prostu stoicie pod wieżą jako Ezreal, tak, ciągle się farmicie, a i tak poke Yumi będzie uskuteczniała, jeżeli cokolwiek zrobicie przeciwne mu AD carry, grając właśnie na Yumi, no to ona wyleczy swojego sojusznika. To prawda. I pamiętajmy też, że historycznie Ulight jest jednym z lepszych Ezrealów. Kiedyś mówiono o tym, że tak naprawdę na tej postaci żaden ze strzelców w Polsce nie miał do niego podjazdu. Był to poziom wyżej i warto o tym pamiętać, bo naprawdę wielokrotnie ratował skórę, czy to Illuminar Gaming, czy to innych zespołów właśnie na tej postaci. Także o to się nie boję. Renekton dołożony w ciemno na górną aleję dla Profita to jest całkiem ciekawy wybór. I zobacz, wykluczone, nie chcę powiedzieć takie twarde kontry, ale postacie, które korzystają z zasięgu i obijają. Pytanie, czy tutaj Sakre na przykład zdecyduje się, nie wiem, na Rambla, który jest całkiem mocny i to nie jest zestawienie, które by go faworyzowało, ale też nie byłoby tragiczne. Patrzę na Niko, bo to jest postać, którą też bardzo mocno grywał. Ona już w pierwszej rotacji wykluczona, także to było skierowane stricte przeciwko niemu. Sejuani, wiem, że Selfmade po prostu uwielbia tą postać, dlatego już wtedy wykluczona. Czy to będzie Rek'Sai dla Inspireda? Jestem jak najbardziej na tak. I to od razu nam sugeruje, że Rogue wokół tych górnych części mapy będzie chciał niesamowicie zaszaleć, tak? Macie agresywnego top lanera, agresywnego junglera, środkowej ale jeszcze nie znamy, ale bot lane jest za to bezpieczny, jest wręcz samowystarczalny, chciałoby się powiedzieć. I uwaga! Wybrany Vladimir to nie jest postać, która na wczesnych poziomach może sobie łatwo radzić z Renektonem, tak? Renekton ma mnóstwo obrażeń, i jeszcze kiedy spojrzycie na chain CC, który macie na top dżungla duo w kwestii Rogue, to może się okazać, że zabicie tego topa będzie względnie łatwe. Ale z drugiej strony jest to bardzo fajna ucieczka, bo zobacz, Vladimir cały czas korzysta ze swojego ataku zasięgowego, z drugiej strony ma również leczenie z Q. W przypadku zanurkowań, bo one też są całkiem realne, kiedy masz Renekton na swojej drużynie, masz do zagrania plamę. Myślę, że to jest inteligentny wybór, który w perspektywie walk drużynowych będzie naprawdę dawał dużo, a jeżeli Inspired nie zagra wokół górnej alei, to może się okazać, że tak naprawdę przemknie nam gdzieś obok ta faza linii i Sakre, całkiem nieźle wyfarmiony, podejdzie do walk drużynowych, czego byśmy nie chcieli jako fajny Rogue, ale z drugiej strony Selfmade pokazuje nam Vi i ta postać przez długi, długi czas nie była w ogóle wybierana competitive z racji tego, że trochę jej mechaniką było to, że po prostu wskakujesz, ale już nie wyskoczysz i
Zaglądam do mojego eseju o Aftershocku i również znajduje się tam Vi, postać, która na pewno dużo też skorzystała przy okazji tej runy. Tak, wszyscy czekamy na usunięcie Aftershocka z gry, nie do końca biorąc pod uwagę, że widujemy o wiele więcej ciekawych rozwiązań w Lidze Legend i tak wiele razy słyszałem dyskusję, słyszałem również waszą dyskusję na poprzedniej mapie, że jednak to nie jest żadna wielka filozofia. Wręcz można by powiedzieć, że Aftershock w pewnych kwestiach jest niezdrową dla League of Legends runą, ale dzięki Aftershockowi możemy obserwować agresywniejsze wersje postaci, które wcześniej nie do końca do agresywnych gier były przeznaczone, więc za to możemy być na pewno wdzięczni. Raczej tak, gdyby się dało osłabić, mam wrażenie, Aftershocka na moim zdaniem właśnie tankowatych postaciach. Na przykład Nautilus z Aftershockiem za każdym razem, kiedy go prokuje, jest wręcz nie do zabicia na dolnej linii. Ale z drugiej strony, wiesz, on nie oferuje obrażeń, on oferuje kontrolę tłumu, jest wytrzymały i też widzimy, ze względu na tą runę, jest bardzo często wybierany na wspierającym. Widzieliśmy pewien trend, kiedy był na środku, ale to nie jest do końca to, bo widzisz, gdyby ten Aftershock był tak super mocny, to widywalibyśmy go na górnej alei, ale to sprawia, że przy okazji małej inwestycji w przedmioty jesteś wytrzymały. Ale kiedy chciałbyś go wystawić na solo linię, już nie daje ci takiej wartości, jak ci bardziej skirmiszowi top lanerzy. Mam tu na myśli choćby Renektona, który nam się pojawił na górnej alei. Ci, którzy po prostu w walkach drużynowych, oprócz kontroli tłumu, również dostarczają ci sporą dawkę obrażeń. I a propos Renektona, o którym wspomniałeś, to jest Renekton z Prezdia, tak. Patrzycie również na Rek'Sa i ta posiada Hail of Blades. To są dwaj czempiony z dwoma runami, które są przeznaczone do mordowania, tak? Wspominałeś, że jeżeli nie będzie Inspired grał dookoła górnej alei, to no, jakby będzie miał wystarczająco czasu sakrę, będzie mógł potem spokojnie wchodzić od flanki, będzie miał te przedmioty, będzie wyfarmiony. Nie widzę opcji, żeby dookoła topa nie zagrał jungler drużyny Rogue. Co więcej, zdaję sobie z tego sprawę sakrę. On zaczął z Cloth Armorem, słuchajcie, i czterema potami. Tak, i ja wrócę również do tej taktyki, która bardzo mocno w Korei wypłynęła na solo kolejce, czyli granie bardzo dużo junglerem wokół czerwonej części dżungli, gdyż w tym momencie i golemy, i kurczaki dają ci najwięcej doświadczenia. Chcesz jakby jak najszybciej je zresetować. One później jako obozy oczywiście mają ten poziom przypisany. On jest oczywiście zależny od tego, jaka jest średnia poziomu w całej rozgrywce. Czyli to nie jest tak, im więcej zabijesz, tym jest wyższy poziom, ale na pewno w perspektywie tego po prostu warto jest te kampy w dżungli bardzo szybko czyścić, dlatego z pewnością będziemy widzieć dużo Kacperka w górnej części linii. Więc wszystkie znaki na niebie i ziemi naznaczają nam, że gdzieś tam będziemy mogli obserwować naprawdę wiele akcji w górnych częściach mapy, ale midlane i botlane, tak? O ile na bocie raczej spodziewam się spokojnej gry, ze względu na to, że widzimy, no nie wiem, Ezreala razem z Yumi. Jest co, nie taki spokojny, bo jestem ciekawy, jak mocno będzie Yumi z Ezrealem w stanie obijać przeciwnika, bo wiesz, Dreams będzie szukał na pewno okazji do inicjacji, ale jeżeli jej nie znajdzie, to Yumi z Ezrealem za chwilkę wygonią ich z linii. Zobacz, jak to wow. Jest opresyjne. Kometa na Yumi. Ale w ogóle Vander jak wykręcił. To było naprawdę fajne. Szczególnie, że jednym z głównych tipów, jak się gra na Yumi, to jest po prostu chowaj się za minionami. Tak, bądź przy minionach i rób krok w przód, krok w tył. Najnormalniej w świecie przeciwnik nie będzie w stanie aż tak wykręcić tym piórkiem, które Yumi rzuca. Vander ominął wszystkie miniony, jak pachołki. Tak jest i z pewnością będzie dalej nękał swoich przeciwników. Ci na razie tylko jeden potion spalony, drugi poziom wjechał i Dreams tutaj bardzo ładnie będzie mógł przy okazji dostępnej swojej umiejętności W odpowiadać oczywiście, nakładając na siebie pancerz właśnie na obijanie ze strony Yumi. Środkowa aleja, to też jest ciekawe, bo kiedy masz Cassiopeię, całkiem niezłą postacią na wspierającym jest Thresh, żeby repozycjonować ją, rzucić latarnię, ale z drugiej strony Yumi trochę w inny sposób, ale też bardzo mocno wspiera Cassiopeię, bo potrafi się na niej znaleźć, potrafi defensywnie użyć swoją R-kę. Myślę, że to też jest całkiem niezły wybór właśnie w kontekście Cassiopei, która nie pojawia się zbyt często. To też nie jest postać super popularna w LEC. I to tylko pokazuje, że Larsen ma możliwości, żeby grać postaciami, które można by wręcz uznawać za martwe, czy też półmartwe. A też nie oszukujmy się, tak, matchup Cassio w Sylasa jest przyjemny. Masz bardzo często w tych wczesnych fazach gry priority na midzie, jesteś w stanie karać przeciwnika za to, że on w ogóle farmić by chciał na linii, więc patrzymy, co się dzieje na środkowej alei i pomimo tego, że w creepach dużych różnic nie będziemy widzieć, bo na sam koniec wielkiego problemu z farmieniem Piran nie ma, to będzie za farmienie karany przede wszystkim. Ale jest jeden minus. Jungler. Bo jeżeli on się pojawi na środkowej alei, to Cassiopeia będzie zmuszona do
odpalenia swojego błysku. A kiedy ten błysk... Oj! Nie udało się powrócić. Tutaj pewnie na milimetry, milisekund brakowało, aby Larsen wrócił do bazy. Problem jest taki, że w tym momencie został spętany na tej środkowej alei, a nie ma many. I przez to nie może wrócić... Nie może tej fali sfarmić odpowiednio i nie wrócił do bazy wcześniej. Teraz selfmade w okolicach górnej części mapy. Tutaj Renekton bardzo ładne zejście po uzyskaniu Prio z górnej stopa, przez co ten krab został zabezpieczony w całkiem bezpieczny sposób. I to jest okej, okay, tak, to jest ta wartość, którą uzyskałeś dzięki temu, że twój top laner jest agresywny, ale zauważcie, że również dzięki temu, że Larsen nie mógł się wcześniej cofnąć, Piran szedł z mida do dżungli, postawił tego warda przy raptorach. I od razu macie informację, że Inspire, tak przede wszystkim widzieliście Inspireda, że musi uciekać w jeszcze bardziej górną część mapy. Selfmade, będąc ubezpieczanym z mida, może zgarnąć właśnie ten kamp, z którego masz największe zyski. Jeden z dwóch kampów, z których masz największe zyski. A Larsen dalej się nie cofnął. On jest uwięziony obecnie na midzie. Tak, ale w tym momencie raczej sobie dofarmi na spokojnie wszystkie stwory i jest to dobra opcja teraz, aby cofnąć. Pytanie, czy Piran nie będzie decydował się zejść w kierunku dolnej alei? Nie, tylko całkiem inteligentne położenie totemu wizji właśnie w okolicach smoka, gdyż ten Infernal przy okazji tego, że na dolnej alei będą w stanie przepchnąć zawodników SK i Ulight z Wanderem, mógłby zostać podjęty przez Kacperka. Oj, teraz sytuacja 2-2 na środkowej alei, czy może to zrobić? Jasma, zobacz, ile zrobiła złego dla Pirana, a ten już po teleportacji. Okej, okay, jestem pod wrażeniem, że Inspire nie zdecydował się na wejście. Tak rozumiem, że mógł się obawiać tej erki, która za niedługo gdzieś tam byłaby dostępna ze strony Pirana, ale mimo wszystko niesamowicie opresyjny byłby ten duet. Nie, 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 obawiał się w tym momencie Selfmade'a. Bo jak widzisz, jest w okolicy środkowej alei. Dreams już był widoczny i to mogło być 3-2. Dlatego nie zdecydował się tutaj olinować i myślę, że należy go pochwalić za tą decyzję. To jest okej, okej. Fakt, troszeczkę się tutaj w tym momencie podpaliłem. Tak, nie zwróciłem poniekąd uwagi na przeciwnego midlanera, junglera, ale teraz masz 3-1, tak? Teraz masz sytuację, w której mógłbyś spróbować, jednak ominął niestety oj, profit to jest telegrafowane za bardzo, wiesz? Wychodzisz przed falę creepów, machasz do swojego kolegi, a raczej przeciwnika. Znaczy, tak profit został zauważony na wardzie, po prostu. Ten control ward na rzece, który przed chwilą został dosłownie zniszczony. Więc, tak fajnie zawsze próbować, ale mamy 7 minutę rozgrywki, do której nic się tak naprawdę nie stało. Nie wykorzystujesz poniekąd swojego top lanera, tak? W sumie nie jest już aż tak słaby w późniejszych fazach. Renekton czempionem. Ale za chwilę wraca. Zobacz, mamy 3-3 na dolnej alei. To nie jest walka, której będą zawodnicy Rogue szukali. Oni na początku chcieliby wraz z Yumi i Ezrealem po prostu obić przeciwnika, dopiero później wchodzić i nie ryzykowali. Tutaj też należy pochwalić ich za tą decyzję. Ale Kacper był w odpowiednim miejscu. Selfmade również się tam pokazał. Na razie bez fragów, na razie bez zabójstw. I tych sytuacji na ostrzu noża też na razie nie widać. Profit po raz kolejny na środkowej alei. Zobacz, on przepycha Wladimira i znowu schodzi na mida. Może teraz się uda chociażby wyciągnąć błysk od Pirana. Ale tak patrzę, on sobie zdaje z tego sprawę. Nie wiesz, gdzie jest przeciwny top laner. Masz informację, że nie posiada teleporta, bo takie rzeczy no są oczywiście markowane. No i cały czas ten control ward tutaj jeszcze nie zniszczony przez Inspireda czy też Profita. On na pewno dużo informacji również dostarcza. No niestety, tak. I jeszcze, jeżeli ten Infernal zostanie wzięty, to jest mega przyjemny dla SK Gaming. Zwróćcie uwagę na to, że oni naprawdę z górnej alei będą mieli mega wartości podczas teamfightów. Patrzcie się na mida. Sylas, mogąc ukraść Erkę od Cassio, w sumie tak jest z Cassio dla swojej drużyny, prawda? No jest zagrana Erka ze strony Renektona. Trochę obił Wladimira. Nie wiem, czy to zrobi bardzo dużą krzywdę tej postaci. Oh. Jednak na środku Larsen będzie po prostu martwy. O tym mówiłem. Cassio, jeżeli grasz na środku, po prostu musisz bardzo mocno uważać, kiedy tracisz błysk, jesteś w zasadzie bezbronny. Teraz jednak ulaj do spółki z Oskarem i czy uda się teraz zniszczyć? Oj, nie! Ależ ładnie złapany na kotwicę i ten kotek po prostu traci jedno z 9 żyć. Bez 6 poziomu dolna aleja Rogue! Nie posiadali swoich ultimate'ów, żeby całą tę akcję domknąć! A i tak zdecydowali się na walkę, widzieli ten teleport najprawdopodobniej na dolnej alei, który leciał ze strony Crownshota. Okej, okay, rozumiem, chcieli, tak potrzebowali tej akcji. Gdyby zdobyli tutaj zabójstwo, mogliby się cofnąć, przekupić przedmioty, mieć więcej złota przy okazji, tak starać się jeszcze trochę opóźnić SK na dolnej alei. Ale to jest tragedia, co się tutaj stało. Dokładnie. Panie Mikołaju, mamy tragedię. Teleport niedostępny dla Ulighta. Kolejna fala rozbije się na dolnej alei, również na środku. Upadł Larsen. Ten bez błysku będzie musiał grać zdecydowanie bardziej zachowawczo. Nie będzie już mógł w naturalny sposób przekraczać tego środka linii, bo za każdym razem Selfmade będzie mógł się pojawić.
No i mamy powtórkę z tej sytuacji. Zobacz, to jest bardzo odważne granie. Jeszcze sprawdził trinketem tutaj obecność potencjalnego totemu wizji. No i Erka, od niej nie uciekasz. Nie chcę nic powiedzieć, ale najprawdopodobniej Piranowi udałoby się wysolować przeciwnego midlanera nawet bez pomocy Vi. Może by musiał coś spalić dodatkowego, ale mimo wszystko... I tutaj tak, to jest grid! To jest po prostu grid! Spaliłeś wszystko, co tylko się da. Byli chciwi, to prawda, ale myślę, że mogło się to udać. Trochę nierozważna decyzja, ale jeżeli udałoby się wyłapać Dreamsa, to byśmy trochę inaczej oceniali tę sytuację. Okej, tylko że zaryzykowałeś podwójnie, bo jeszcze raz, twój top lane nie zyskuje nic z racji tego, że wybrał early mid-game'ową postać. Inspired siedzi w dżungli, może nie traci do Vi w kampach, ale traci w prezencji na mapie. I chciałbym też zauważyć, że naprawdę nieźle self-made'owi wychodziło zabezpieczanie swoich lanerów przez cały ten czas. Oj, dolna, ale czy to ponownie ma miejsce? Nie. Arcane Shift. Tak. Nie ma tragedii, bo wiesz, za chwilkę Yumi go wyleczy, także jeżeli tutaj nie ma poważniejszych konsekwencji, myślę, że możemy przymknąć na to oko. Pewnie. I tak wracając do mojego wywodu, zauważcie, że self-made za każdym razem był tam, gdzie pojawił się Inspired. Tak? To nawet nie jest kwestia tego, że on za nim podążał, wręcz bym powiedział, że był krok przed nim. Widzieliśmy Inspireda na topie, był przy górnej, ale self-made zgarnął mu raptory. Widzieliśmy Inspireda przy midzie, również przy swoich raptorach był wtedy self-made. Teraz na rzece zgarnia mu po prostu kraba sprzed nosa. Self-made jest zdecydowanie lepszym leśnikiem w tej rozgrywce. Więcej się pokazuje na liniach, jest bardziej skuteczny. A Kacper nieco wycofany. I zobacz, ta górna aleja, która miała być całkiem ofensywna, ten wybór Vladimira totalnie zanegował Renektona i on na naprawdę niewiele może sobie pozwolić. Również całkiem inteligentna rotacja ze strony Dreamsa. On, zobacz, już tu w tym momencie czeka na podróżników ze strony Rogue i to będzie najprawdopodobniej Herald, czyli już drugi obiekt na mapie na konto SK Gaming. I niesamowicie budują sobie tutaj w tym... Niesamowicie budują sobie przewagę. Tak, 2000 sztuk złota przewagi. Dodatkowego golda złapiecie sobie najprawdopodobniej dzięki temu Heraldowi, ponieważ jeszcze przez 3 minuty macie tak naprawdę plejty, a skoro macie na górnej alei Dreamsa z crownshotem, tak nawet tutaj byście mogli szukać jakiejś możliwości dopuszczenia właśnie tej bestii i nic z tym Woolite z Vanderem nie będą mogli zrobić. Nie macie żadnych narzędzi, które pozwalają wam na odpuszczowanie wystarczająco szybko linii, więc jest Rogue przyparty do muru. Tak, to na pewno. Mają w tym momencie bardzo słabą sytuację. To nie jest jeszcze koniec rozgrywki, ale wszelkie karty w tym momencie rozdaje SK Gaming. Herald wypuszczany bardzo szybko. 3 plejty już zdjęte na dolnej, ale i teraz będą chcieli trochę więcej zyskać również na górze. I spójrzcie, tak, Inspire dopiero tutaj podąża, tak? Czy on będzie w stanie nawet jakoś realnie pomóc w obronie tej wieży? Bo trudno mówić, żeby ona miała całkowicie upaść, ale to są 3 plejty, prawda? Tak, kolejne 3 plejty na konto SK Gaming i również dolna aleja, tutaj mamy delikatną zwadę. Renekton oczywiście na początku trochę dominuje swojego przeciwnika, ale później ten oddaje mu swoimi umiejętnościami i również całkiem nieźle się leczy. Dlatego widzisz, no po prostu ten krokodyl za bardzo sobie już nie pogra na tej linii. I tak zastanawia mnie jego wybór, ponieważ możemy chyba uznać, że Profit jest obecnie jednym z czołowych zawodników Rogue, tak? Wcześniej też tak było. Profit jest świetnym top lanerem. Widzieliśmy to w pierwszym meczu, gdzie starał się uratować swoją drużynę. I zastanawiam się, czy wybór tego Renektona to nie było coś na zasadzie: panowie, zdajemy sobie sprawę z siły Profita, spróbujmy go posadzić na stricte carry postaci. Niech zaszaleje! Czy to jest Profit? To też była kwestia draftu, bo zobacz, że oni zdecydowali się wziąć w ciemno top lanera. Prawda? Jeżeli zastanawiasz się nad top lanerem, który w ciemno jest w większej zestawień ok, to wybierzesz Renektona. Później wybanowali Jace'a, wybanowali Kennena, więc poniekąd masz rację, chcieli mu stworzyć komfortową sytuację na górnej alei. Bardzo fajnie uciekli tutaj w wyborze bohaterów zawodnicy SK, wybierając Vladimira, bo to nie jest postać, na której ciąży jakakolwiek presja, żeby wykonać cokolwiek na topie. On najlepiej jakby się farmił, mało tego, w tym momencie, jak widzisz, ma przewagę w creepach nad swoim przeciwnikiem. Już teraz nie. Jeden creep do przodu dla Renektona, ale to jest sytuacja jak najbardziej okej. Okay. Wiemy, że on dużo więcej zrobi w walkach drużynowych. To jest z Renektonem jest jak z Jace'em na linii. Jeżeli wychodzisz even, to tak naprawdę przegrałeś linię. Jako Renekton, jako Jace. I jeszcze raz, jak wspomniałeś o tym, że te postacie były również wybanowane, żeby ułatwić troszeczkę Profitowi sytuację na górnej alei.
A ile zostało tak naprawdę czempionów, które sobie mogły jeszcze poradzić z Renektonem? Wspominałeś nawet o Niko. Mamy tutaj teraz przykład Wladimira. I oczywiście, tak wspomniałem wcześniej, że Wladimir może mieć ciężkie chwile na Renektona, to się jednak nie stało. Nie zobaczyliśmy żadnych działań ze strony Rogue, żeby tak w ogóle było. Problem jest tylko taki, że kiedy wybierasz silne linie, a na takie zdecydowali się zawodnicy Rogue, a jesteś do tyłu, niewiele masz potencjału na inicjację. Teraz jednak jest próba wyłapania, to może być porażka w tym momencie. Zobacz, teleporty się sypią. Oj, będzie ich na pewno bardzo dużo, jednak naciąga również Selfmade. Pamiętajmy, ten ma dobrą sytuację. Crownshot musi uciekać, Dreams może być pierwszym celem. Sam na czterech jest w tym momencie Selfmade. Profit! Bije się z przeciwnikami! Oj, to jest Renekton, to jest potężny krokodyl! Dwa zabójstwa na konto Rogue, to jeszcze nie jest koniec. Zobaczcie, Piran będzie musiał uciekać, ale nie da rady. Double kill na konto Larsena, to będzie nawet triple kill. Sakre! Czy będziesz w stanie jeszcze zrobić zabójstwo? Inspire cię po prostu wycofa. Majazma jeszcze rzucona, żeby zatrzymać przeciwnika. Mogłaby być lepiej, ale jednak to są 3 kile dla Rogue. Doskonały powrót ze strony Rogue do tego spotkania. Naprawdę udało im się to starcie na górnej alei. Nie wiedzieli zawodnicy SK o obecności Rek'Sai w górnej części krzaka i zobacz, że bardzo ochoczo tutaj rozpoczęli inicjację. Jest Dreams, który bardzo szybko jest skasowany w tym momencie. Jest również błysk ze strony Spyreda, który totalnie ogranicza crownshota. On miał 2-0. Już całkiem przyjemne przedmioty, a w tej walce po prostu nic nie mógł zrobić i Profit wiedział, kogo wyłowić. Tak, naprawdę jestem pod mega wrażeniem, co tutaj się, czego się udało dokonać. I to są zagrania, na które pozwalają ci aż 3 teleporty w zespole. Top laner, mid laner i twój AD carry mają teleporta. Zestakowały się te dwa teleporty, więc nawet jeszcze ten aspekt nie do końca spodziewania się. Oj, ale teraz do ale... będzie martwy! Bardzo ładne zagranie, skasowali. Gdzie jest Dreams? Gdzie jest to zgranie ze strony zawodników SK Gaming? Gubią się nam panowie z drużyny niemieckiej. Ej, tak to nie powinno wyglądać. Naprawdę jesteście w świetnej sytuacji. Zgarnęliście dwa infernale, mieliście przewagę znacznie większą, a teraz zmalała ona do tych 2000 sztuk złota, które już widzieliśmy na przykład 5 minut temu przed wzięciem Heralda. Wyrównuje się nam sytuacja. I nie popadajmy w skrajny optymizm, bo oczywiście cały czas przewaga po stronie niebieskiej. Oczywiście. Ale to jest ten bodziec, którego potrzebowało Rogue, aby powalczyć w tym spotkaniu. Pamiętajmy, że SK Gaming to nie jest drużyna, która idealnie gra makro. Nad tym również powiedział, że Selfmade mówił w wywiadzie. Musimy nad tym popracować. Jeżeli coś ma być naszą bolączką, to właśnie te decyzje drużynowe, bo indywidualnie naprawdę mamy utalentowanych zawodników i mogą się trochę pogubić. Tu widzieliśmy, że ta decyzja o walce drużynowej na topie nie była najlepsza i musimy na to liczyć. No i tak, trzeba im oddać. Potencjał jest wielki, ale patrzymy potem na Ulajta. Było ale blisko, zobacz. Było blisko, kolego, jednak naciąga kawaleria. Wyciągnął w tym momencie Erkę ze strony Nautilusa. Jest również walka, w której upada nam niestety Inspired. To było zbyt optymistyczne podejście. Okej, okay. I o czym ja mówiłem? Selfmade jest zawsze tam, gdzie Inspired. Zawsze. I znowu ta sama sytuacja. Teraz jednak skończyło się zgonem Inspireda. Fajnie, tak... Brał udział w 3 zabójstwach, pomógł przy tej górnej alei, w sumie był game changerem, tą kartą z rękawa, która została użyta, ale teraz na przykład, tak, rzucił się w objęcia śmierci. Nie stała się tragedia, to na pewno. To nie była dobra decyzja, ale no, z drugiej raczej. Strony nie ma w tym momencie konsekwencji, o których mówilibyśmy, że bardzo mocno osłabiły pozycję Rogue w tym spotkaniu. Osłabia ich pozycję sytuacja na górnej alei, a mam tu na myśli zestawienie Profit Sacre, bo... Już w tym momencie Wladimir ma prawie 20 creepów przewagi i będzie tylko i wyłącznie silniejszy. I im dłużej ta gra będzie trwała, tym większym będziemy mieli różnicę. Tutaj oczywiście nie wskoczył sam, bo była Yumi również w okolicy i na całe szczęście jej udało się uciec wraz z Ezrealem, ale tutaj po prostu bardzo szybko zneutralizowana Rek'Sai. No i niestety, tak. Na takie sytuacje musisz Inspired uważać. Wziąłeś sobie Hail of Blades, oczywiście. Przypomnijmy sobie, że ta runa od samego początku była tą, która raczej nastawia cię na granie we wczesnych etapach gry agresywnie, ale również zostało jej poprawione lekko skalowanie, więc wcale już nie jest tylko early game'ową runą. Jednak, no przynajmniej ten smog. I to jest ważny smog. Mountain Drake, który pomoże wam w obleganiu struktur w ewentualnym podejmowaniu Barona, a macie jednak Cassio, więc tam może się nawet jeszcze fajniej pobawić w tej kwestii. Jednak środkowa aleja. Jestem ciekawy, jak w tym momencie przypiszą zawodników do poszczególnych linii drużyny, gdyż na pewno tutaj Wladimir będzie szukał Renektona, aby mieć relatywnie bezpieczną linię. Cassiopeia ciężko, żeby się ruszyła ze środka, bo to nie jest postać,
którą możesz później łatwo przesunąć na boczną linię. Mimo tego, że posiada teleport, to jej największą bolączką jest mała mobilność i bardzo łatwy potencjał do wyłapania. I widzisz, w tym momencie wysłana na topa, ale raczej tutaj zakładam, że będzie gdzieś frizować tą linię. Dogtak, nie możesz się wychylać. Czemu? Grasz na Vi, grasz na Sylasa, tak grasz na postaci, które sobie mogą łatwo sobą poradzić. Nie możesz sobie pozwolić na tak kardynalny błąd. Flash za chwilę będzie dostępny, więc ciut bezpieczniejszy będzie Larsen, ale szkoda by było go też od razu palić. I na dobór tego złego pojawia się tutaj Dreams, który jest trzecią postacią z niesamowicie ciężkim crowd control, który może Larsena gdzieś tam pokiereszować. Dobrze przynajmniej, że Inspired się znajduje w zasięgu, żeby jakoś szybko ewentualnie zareagować, ale mimo to oddajecie pola na środkowej alei. I pytanie, czy uda się gdzieś tutaj wejść, ponieważ widzimy Inspired, ale ten jednak postanawia zagrać bardziej zachowawczo. Tak, i warto też przypomnieć, że oprócz tego, że błysk wrócił Larsenowi, to również całkiem defensywna itemizacja, bo do tego Banshee dołożone, czyli jest ta bańka ochronna, ale również i chyba co najważniejsze, jest stopwatch dla niego, także przy okazji następnej walki będzie naprawdę kluczowym przedmiotem. No ale jak kolejna walka, czy kolejna walka to już będzie teamfight, czy dalej będziemy widywali skirmisze? Ponieważ tak obie drużyny się na razie podgryzają. Widzieliśmy jedną poważną walkę na górnej alei i wygrało ją Rogue. Jeszcze raz mogą być z tego naprawdę... Być może sprawdzę Barona, bo to jakby jest dla mnie jedyne wytłumaczenie sensowne tej erki. Nie było tutaj zbyt wielu zawodników na mapie zauważonych ze strony SK Gaming. Tylko patrzysz na kompozycję SK Gaming i czy tak mają dwa Infernale, ale to nie są dwa Mountainy. Oni nie mają szybkiego Barona. Ale wiesz, to jest sytuacja, patrząc na złoto, w której mogą ściągać powoli zawodników Rogue właśnie w okolice Baronowe. Teraz jednak Selfmade, on zauważył, jego nie zauważono. Aż się dziwię, że gdzieś tam nie próbował zaszaleć. Jak mimo wszystko posiadacie Ninja Tabi, macie Kindle Gemma, który wam pozwala być bardziej wytrzymałym. Pytanie, czy chcecie dajwować w takim razie Renek, to na skoro nie chcieliście go podjąć poza wieżą. Oczywiście macie do tego możliwości, możecie nawet zrzucić agro, sakrę, musiałby być pierwszym, który zengage'uje. To się jednak nie dzieje, możecie puszować, po prostu puszujecie i zobaczcie, dolna aleja przejęta, środek również. SK Gaming, pomimo tego, że przegrało jedną walkę, teraz naprawdę solidnie kroczy ku bazie przeciwnika. I pochwalmy ich za to, bo przyjmują kolejne struktury, teraz będą musieli jednak oddać tą na górnej alei, ale również zainwestowana RK ze strony Yubi. No nie wiem, czemu on to zrobił, Paweł Pruski, jednak jest zabójstwo na jego konto, ale przypłaci to swoim życiem. Również Yumi, wiemy, że w takich sytuacjach jest po prostu bezbronna, nie ma żywiciela, nie ma życia. Co się z wami dzieje, panowie, tak skąd te decyzje w ogóle bierzecie? Ktoś odkoluje takie akcje? To jest znowu druga wieża nam idzie. W tym samym czasie Larsen z Inspiredem przez cały czas siedzieli na górnej alei i spuszowali wieżę tieru pierwszego. No nie wiem, fajnie, tak zawsze trochę złota, prawda? Ale a gdybyście tutaj byli, panowie, gdybyście pomagali obronić wieżę tieru pierwszego, to najprawdopodobniej bylibyście wygranymi w tej akcji. Tak, ale tutaj chcieli zyskać cokolwiek, wzięli tą wieżę na topie. Ale stracili jeszcze więcej. Tracą, bo przegrywają. To... No, tak myślę, że to jest czyn, i wiesz, który się wiąże. W czystej teorii, jeżeli wymieniasz się porówno, będąc drużyną do tyłu, to jest ok, ale kiedy tracisz dwie wieże za jedną, to nigdy nie będzie to dobra wymiana. Tak, podoba mi się teoretycznie to co zrobił Dreams. Zobaczcie, trafił dwiema kotwicami, najpierw wymusił Arcane Shift, potem wymusił Flasha i to, czego nie rozumiem, to dlaczego Woolite zdecydował się na wyjście przed wieżę. Tak. Chciał dobić Dreamsa. A nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z tego, że kolejne osoby pojawią się właśnie w okolicach środkowej alei, bo tam również teleport został zużyty przez Piranha. No i teraz dajesz przeciwnikom jeszcze większe możliwości na mapie. Tak naprawdę i Dreams, naprawdę świetne hooki, jeżeli chodzi o tę grę, a nawet niespecjalnie możemy zagrozić. Jest próba wyłapania, to jest dobra sytuacja dla Rogue. Nie wiem, czy w tym momencie nie powinni bardziej przycisnąć przeciwników, sprowokować ich do walki na Baronie, tylko są bardzo mocno obici, są zdecydowanie do tyłu. I botlane. Tracą wieżę inhibitorową. Więc zdobywać jedno zabójstwo i oddając wieżę inhibitorową. Tak. SK Gaming ich baituje. SK Gaming rozgrywa bardzo inteligentnie, gdyż w tym momencie wiedzą, że mają na bocznych liniach sporą przewagę, szczególnie kiedy wysyłają Vladimira, który jest naprawdę do przodu. Zobacz, 230 creepów. On w tym momencie ma protobelta, ma trochę przedmiotów do Zoni i chyba Zonia będzie kolejnym, który stanie się kompletny w jego ekwipunku, ale również tutaj może pójść i po czapkę, i po Spellbindera, jeżeli chodzi o tą dużą różdżkę. Ten Vladimir już za chwilkę
będzie po prostu zabójczy w teamfightach. I jedyne, co wywarło na mnie wrażenie, to fakt, że Dreams aż tak szybko spłynął. No to jest właśnie Nautilus bez Aftershocka, a raczej kiedy mu zejdzie ten Aftershock, tak? Ale zobacz, jaka cena, bo praktycznie cała drużyna została bardzo mocno obita. Mówiłem o tym, że okej, wyłapali jedną osobę, to w takim razie presja baronowa. No, muszą w jakiś sposób wrócić do tego spotkania, a ten wykres jest po prostu bezlitosny. W okolicach 7-8 minuty po prostu to złoto zaczęło windować w górę na korzyść SK Gaming i nie zatrzymują się. I tak, SK Gaming obecnie ma wynik 1-2. Jest dużo, tak, lecą po 2-2, ale na przykład mierzyli się na G2. Tak, mierzyli się na naprawdę dobre drużyny. Teraz czas, żeby się pożywić. Czas na starcia z dolną częścią tabeli. Rion. I SK Gaming chcą udowodnić za wszelką cenę, że oni są solidną drużyną. Teraz wyobraź sobie scenariusz, w którym SK Gaming nie polega tylko na self-made'zie. To jest scenariusz, który widzimy teraz. Właśnie. Dobra gra ze strony Sakre, Crownshot również bardzo ładnie, tutaj 2v2. Bardziej błąd ze strony polskiego duetu, ale również gdzieś w tym momencie zyskiwał tą pierwszą przewagę. Piran całkiem nieźle, szczególnie w tym zestawie na Cassiopeia. I Selfmade, on oczywiście cały czas jako ten tatuś kontrolował swoich podopiecznych i to też należy docenić. Aż jestem ciekaw, gdzie Selfmade w tej drużynie będzie sufit, ale... Czy uda się to skraść? To jest na pewno potencjał, ale SK Gaming bardzo inteligentnie odeszło od tego pomysłu. To należy też docenić, że nie forsują specjalnie zagrań. Teraz jednak Erka. Zobaczcie, w tym momencie wchodzi Wander razem ze swoim ultimate'em. Oni będą stuny, ale w tym samym czasie na środkowej alei Crownshot i Dreams. Ale on ma obrażenie, on nawet nie musi wychodzić z tej majazmy. Rogue ucieka, Rogue w popłochu, a i tak mogą nawet nie mieć na to szans. Jednak bez ultimate'a Selfmade nie będzie w stanie za nimi podążyć. I to będzie Baron. Nie stracili ani jednego zawodnika. Jak to się stało? Zachodzę w głowę. Ulighter upadł również Inspired i ten drugi jest kluczowy w sytuacji baronowej, gdyż nie ma nikogo, kto by mógł podkraść. Jednak Rogue będzie próbowało. To jest naprawdę desperacka próba, aby jeszcze tutaj powalczyć 1000 wytrzymałości. Ten baron zostanie zdjęty z Selfmade zawodnikiem, który go zabezpiecza. Jakże prosto dla SK Gaming. Tak, ci goście nie mają żadnych oporów w tej grze. I spójrzcie, macie Barona, macie Vladimira, macie Sylasa, lecicie nawet jakieś 1-3-1 bez większych problemów z rotującym Selfmade'em, który zawsze będzie zagrożeniem i ta walka, wydawałoby się, że Crownshot będzie martwy. Nic bardziej mylnego. I mam wrażenie, że Yumi, po pierwsze, może jest ciut przeceniana, ale to nie jest tak, że nie jest mocna. Mm-hmm. Może ciut jest przeceniana, ale bardziej wskazałbym słabe rozegranie linii ze strony duetu Ulight oraz Wander. Trochę więcej oczekiwałem od tych dwóch dżentelmenów, a tutaj Crownshot z Dreamsem po pierwsze zareagowali super w drafcie i później bardzo ładnie kontrolowali tych zawodników. Podstawowe założenie, kiedy bierzesz Ezreal Yumi, nie giniesz. Ci goście zginęli. To już u podstaw? Bierzesz nawet, wiesz, Teemo i Dariusa na dolną aleję? Podstawowe założenie. A, dobra. Nie giniesz. Okej, dobra. Okej. Nie, wiem o co ci chodzi, ale po prostu musiałem podnieść to po prostu. Nie no, ale oddaję ci to, tak? Oddaję, wystawiłem się na strzał, trafiłeś w dziesiątkę, Danielu, no. Co jakby... Ale jakbym takim trzmielo zagrał na AD Carry. Myślę, że Ulight mógłby próbować, szczególnie, że jest naprawdę dobrym AD Carry, ale potrzebuje jeszcze do tego dobrych postaw, żeby mieć szansę się pokazać, ponieważ zobaczcie, chodzi Sakre i on po prostu miarzy przeciwników. W tym samym czasie Crownshot dalej żyje! To nie powinno mieć miejsca double kill dla top lanera drużyny niemieckiej, triple kill nawet. I lecimy dalej, to jest Ace i to będzie GG. Po jednym teamfightcie quadra kill dla Sakre i zasłużył w tym meczu. To już jest koniec. Nie ma już nic. 2-2 i jedni i drudzy. Po dwóch kolejkach LEC. Nie wiem, czy Rogue może być przesadnie zadowolony. Ta gra nie należała do najlepszych. Za to SK Gaming po trudnych przeciwnikach trafili w końcu tego ciut łatwiejszego i tutaj zyskali.